Mieszkańcy Zamojszczyzny zorganizowali w Zwierzyńcu happening Ratujmy kolej na Roztoczu. Stanęli w obronie połączeń kolejowych, które mają zniknąć. PKP Intercity od 1 września chce wycofać wszystkie kursy, bo są nieopłacalne. W Zwierzyńcu była Jolanta Kwit. Mieszkańcy Zamojszczyzny nie wyobrażają sobie, aby Roztocze pozbawione było połączeń kolejowych. Teren ładny, ludzie tyle przyjeżdża, nie każdy ma samochód. To by wartało, żeby ta kolej została. Podróżowanie koleją kiedyś było bardzo atrakcyjne, szczególnie na okres letni, a poza tym myślę, że jakiś ruch lokalny powinien się tam rozgrywać, żeby na pewno odciążyło komunikację samochodową. To będzie cios dla gospodarki i turystyki w regionie, a piękne Roztocze skazane zostanie na dalsze zacofanie i zapomnienie, mówią samorządowcy. A gdzie przewozić rowery? Czy któryś autobus ma coś takiego, czy bus? No praktycznie nie ma. A tutaj można. Propaguje się ten zdrowy styl życia, żeby jak najwięcej ludzi aktywnie uczestniczyło. No to nam się ten jeden z tych instrumentów zabiera. PKP Intercity przewiduje od 1 września likwidację 4 pociągów z Zamościa do Rejowca, Dębicy, Rzeszowa oraz z Lublina do Bełżca. Według spółki z linii korzysta zbyt mało pasażerów i utrzymanie połączeń jest nieopłacalne. Kolejnym problemem jest zły stan techniczny linii kolejowej między Zamościem a Rejowcem. Nie robi się po prostu, tak jak na normalnych trasach Warszawa, załóżmy Łódź, nowoczesnej infrastruktury kolejowej, tylko łata się. I dlatego są takie ograniczenia, 20 na godzinę, 30 na godzinie. Komu się to będzie opłacało po prostu jechać i po prostu denerwować się w tym pociągu? Zdaniem protestujących ilość podróżnych byłaby większa, gdyby odpowiednio zmodyfikować rozkład jazdy pociągów. Można popracować nad rozkładem jazdy, można popracować trochę nad godzinami kursowania tych pociągów i na pewno klient będzie, bo mówię, był taki okres, koniec lat 90., kiedy były troszeczkę w innym rozkładzie jeździły i naprawdę było obłożenie. W obronę kolei na Roztoczu włączył się także zarząd województwa. Wysłaliśmy pismo do prezesa Intercity, by odstąpił od tego pomysłu, by ziemię zamojską, piękne Roztocze, pozbawić możliwości, by tutaj obywatele Polski nie tylko mogli przyjeżdżać w sposób bezpieczny. Podczas happeningu protestujący przymocowali do lokomotywy pożegnalny wieniec, a do wagonów czarne wstęgi. Grupa Obrony Kolei na Roztoczu przygotowała także komunikację zastępczą, furmankę, bo to najtańszy środek transportu i zapowiada, że będzie protestować aż do skutku.